Dzień dobry Przemku i dzień dobry szacowni słuchacze, mówi Jacek Kubowski, grupa TROP. Będziemy dzisiaj rozmawiać o autentyczności i o sprawczości. I do ciebie pierwsze takie pytanie czy zagajenie, Przemku, bo raczej mamy rozmawiać. Wydaje mi się, że w takiej codziennej, no takim spostrzeganiu świata, ludzie czują, że autentyczność i sprawczość to są z jakichś dwóch różnych porządków. Na przykład jak są zajęcia związane z autentycznością, to się ćwiczy mindfulness, uważność, ćwiczy się kontakt z emocjami, ćwiczy się taką samoświadomość wewnętrzną, spójność, o tego rodzaju rzeczy. A sprawczość kojarzy się z działaniem, z efektywnością, z osiąganiem celów, z doprowadzaniem do czegoś. W jaki sposób ty byś to połączył? Bo mnie się to łączy, oczywiście, ja też powiem, ale w jaki sposób ty byś to połączył? Dzień dobry, Jacu. Zacząłeś od dzień dobry, więc się oddzięczam. Mi się to łączy całkowicie i myślę sobie teraz, jak to mówiłeś, to ja tak sobie pomyślałem o takiej kategorii, o której nie będziemy rozmawiać, to jest zupełnie innego porządku, ale jak w filozofii buddyjskiej traktuje się współczucie, czyli taką kategorię, w której potrzebuje tak się sobą zająć, tak popracować sam najpierw ze sobą, ale potem zwiększać swoje kompetencje, żeby współczucie było aktywne, tak? Czyli żeby ostatecznie móc pomagać innym i być dla innych i dawać innym siebie. Jakbym to miał przełożyć na autentyczność, to mi to bardzo pasuje do tego, że to jest jakaś szalenie też trudna praca, bo autentyczność jest trudna. Autentyczność bardzo często to nie jest to, co mam od razu na wierzchu i w zanadrzu i w każdej chwili mogę skorzystać, bo to jest też sporo pracy pod swoimi mechanizmami obronnymi, zaradczymi, sporo pracy ze zdejmowaniem maski, którą, jak to Eric Goffman powiedział, nakładamy przez całe życie i potem już nie zauważamy, że to jest maska. Więc odzyskiwanie siebie ja traktuję jako rzecz, która nie powinna być tylko i wyłącznie dla mnie i nie zostać tylko i wyłącznie dla mojej radości, pasji, dla takiego nurzania się w tym, że teraz rzeczywiście autentycznie odczuwam, jestem uważny na siebie, na swoje emocje, bo to jest duży kawałek też pracy z autentycznością, ale robię to ostatecznie nie tylko jako trener czy coach, ale w ogóle osoba, która chce mieć autentyczne relacje z innymi, robię też po to, żeby inni z tego korzystali, żeby w tej autentyczności też odnajdywali gdzieś siebie, kontakt, drogę do siebie, i żeby to było jednak użyteczne. Ja tutaj widzę też własną sprawczość i skuteczność mojej autentyczności w kontaktach z innymi. A jeżeli są kontakty trenerskie czy coachingowe, to też widzę, że to jest bardzo ważne. Mamy wiele podobnego myślenia. Bardzo mi się też to podoba, co mówisz. Zwróciłbym uwagę teraz na coś takiego, że wszystko, co mówiłeś, było w osobie pojedynczej. Człowiek, tak? Mamy często opis psychologiczny. Człowiek. Człowiek jest autentyczny, człowiek dąży do autentyczności, pogłębiania świadomości. Ja mam wrażenie, że innym sposobem myślenia, nie zaprzeczającym, tylko pokazującym inny aspekt, jest autentyczność w relacji, czy autentyczna relacja. Mhm. I ja bym powiedział tak, że mam takie okresy w życiu, mam takie relacje, które relacja była autentyczna i ona powodowała pogłębienie mojej autentyczności, albo wywoływała moją głęboką autentyczność ze względu na sposób zbudowania tej relacji. I po drugiej stronie też. I że to jest też bardzo ciekawe, bo jeden sposób myślenia to jest, ja muszę osiągnąć taki poziom kompetencji osobistego rozwoju, żeby móc się spotkać z drugim człowiekiem. Jak on osiągnie taki sam poziom, albo równie głęboki, to się spotykamy jako ludzie. A ja mam też takie wrażenie, że pełni wad i trudności, spotykamy się jako ludzie i nagle to spotkanie wyzwala w nas autentyczność, wyzwala w nas głębię i my się dzięki temu uczymy tej autentyczności, uczymy się w tym spotkaniu. I że to jest też sprawczość, ponieważ ja nie za bardzo wiem, jak się tak spotykam, to kto tu kogo prowadzi, prawda? Że jakby z takiego spotkania idzie to w obie strony. A jak tak mówisz o tym, o tej kompetencji i o tym, że trzeba wejść na jakiś
poziom kompetencji, to myślę sobie, że to z jednej strony może brzmieć tak, że ktoś, no znowu wracam do, nie wiem, trenera czy coacha, ktoś osiąga jakieś kompetencje i to go stawia jakoś o wiele wyżej od jego klienta, który dopiero będzie musiał jakoś się wyrabiać, żeby dorównać temu swojemu coachu, już teraz prześmiewczo mówiąc. Myślę, że to też nie o to chodzi, że taką kompetencją, o której ja myślę osobistą, którą ja chcę wyrabiać, na przykład też jest pobycie jakoś w swojej bezradności z tym klientem albo jakimś lęku, który mi się uruchomił z tego, co się dzieje znowu w tej relacji. I że to jest jakoś też dla mnie ważne, że ja mogę wtedy autentycznie przyjrzeć się temu, co się u mnie dzieje. Być może w zależności też wszystko od tego, w jaki sposób ta relacja przebiega, jak długo już pracuję z tym klientem czy z tą grupą, jeżeli to jest warsztat, to być może powinienem sobie też pozwolić na takie ujawnienie tego i powiedzieć, że w tej sytuacji czuję, którą powodujesz, mówię teraz do tego klienta, że w tej sytuacji czuję też jakąś obawę, którą chciałbym pokazać, żebyśmy się nią zajęli i zobaczyli, co z tego wyszło. Zuza. Powiedziałeś o takiej sytuacji, w której pracując nad swoją autentycznością, jesteś w stanie pokazać swój niepokój, lęk, a wcześniej użyłaś słowa wyżej, czy że nie wyżej. Ja mam takie wrażenie, że trener czy coach musi być dalej, w swojej drodze. I z fascynacją patrzeć na człowieka, z którym pracuję, który może mieć takie kompetencje, jakich mi się nie śniło, ale który przychodzi do mnie dlatego, że potrzebuje tych moich kompetencji. Tej mojej autentyczności, tego mojego nawet umiejętności powiedzenia, że teraz mnie niepokoi albo że właśnie odczułem to, ponieważ wtedy działasz jako pudło rezonansowe. Ta osoba, ty nie mówisz, nie zwierzasz mu się ze swoich stanów, tylko mówisz, twoje zachowanie we mnie to wywołało. Nie wiadomo dlaczego, to jest twoja sprawa, możesz się tym przejąć, możesz nie, ja cię informuję. Tak jak cię informuję, że twoje zachowanie mnie zachwyciło. Albo że mam poczucie dużej bliskości do tego sposobu, w jakim tutaj działasz, istniejesz. I teraz w naszej robocie sprawczość to jest cały czas praca ze sobą, nad sobą, z tą swoją świadomością i oferowanie tego komu innemu w skupieniu i w taki sposób, żeby jemu to pomogło, bo to jest dla niego. To jest pomoc, to nie jest pomoc. My jemu pomagamy, ja tej drugiej osobie też mam w drugą stronę, kiedy korzystam z takiej pomocy, to chcę, żeby ktoś mnie pomógł w tym, żebym mógł sobie żeglować w swoich myślach, dokonaniach, pracować nad tym, kim jestem. Bardzo dobrze mi się tego słucha, tego określenia wyżej. Myślę, że użyłem w takim przeciwstawieniu rzeczywiście tego, jak my to robimy, żeby pokazać też tą sytuację, w której być może trener na jakimś etapie swojego rozwoju może zacząć myśleć o tym, że jest wyżej i wtedy przestaje być moim zdaniem też autentyczny w relacji ze swoim klientem. A z mojego doświadczenia i też wywodzącego się z naszej metodologii, ale też z umiejętności trenerów tropu pracy z sytuacją edukacyjną, ja bardzo często też słyszałem, że dla naszych klientów naszych warsztatów, bardzo jest ważne też to, że są traktowani podmiotowo. Czują się bardzo często, bardzo mocno się czują częścią tej sytuacji, która się wydarza. Warsztatu, w którym mogą również decydować, mogą również też mówić o tym, czy to, co się dla nich w tym momencie na warsztacie dzieje, jest właśnie skuteczne, czy im to pomaga, czy może potrzebowaliby czegoś innego. Bardzo często jest to dla nich takie nowe i muszą się do tego też przyzwyczaić, muszą wyjść z tego paradygmatu szkolnego, żeby poczuć się partnersko razem z trenerem, ale bardzo mi też to pasuje, co mówisz w kontekście tego, że bardzo często widziałem, w jaki sposób korzystają też z tego i jak daje im to właśnie mocy do tego, żeby w pewnym momencie, jeżeli to jest jakiś proces, jeżeli to jest któreś spotkanie na przykład dłuższego kursu, to wtedy też uczestnicy kursów zaczynają się ośmielać też do tego, żeby brać odpowiedzialność też za swój proces, za swoją naukę. I myślę, że to jest taki kawałek, w którym oni czują na sobie tak naprawdę i zaczynają praktykować swoją skuteczność. I to się dzieje już w trakcie warsztatu.
już nie wiedząc, co tam dalej po kursie się będzie dalej wydarzało. Wiesz, mamy podział na gate, czyli na taki moduł bazowy, w którym ludzie pracują nad sobą jako osobą. I tam się stają właśnie bardziej autentyczni, szukają siebie, doświadczają procesu grupowego, a potem jest tak specjalizacja, w której pracują nad sobą jako osobą, która ma wspierać czyjś rozwój. Tworzyć sytuacje edukacyjne, tworzyć jakieś takie przedsięwzięcia. To, co mówisz, w ogóle o czym rozmawiamy teraz, to jest taka droga człowieka, który do nas trafi, do innej szkoły trenerów, do jakiejś szkoły coachów, który pracuje nad sobą. Natomiast obaj i razem nawet braliśmy udział w różnych przedsięwzięciach dla organizacji. Wydawałoby się, że jest naturalne, że prezes albo dyrektor, albo menadżer jest wyżej. No bo on jest wyżej w strukturze, on decyduje. Jak coś zdecyduje i coś nie pójdzie, to on ponosi konsekwencje. Większość firm jest tak ustawiona. Mam wrażenie, że tam dopiero jest orka nad tym, jak budować podmiotową, autentyczną relację z zachowaniem tego, że ktoś jest w strukturze wyżej. Nie jako człowiek wyżej, tylko w strukturze. Jeżeli ty byś był szefem projektu jakiegoś, a ja bym był do tego zatrudniony, to bym się ze wszystkich starał sił ci pomóc, no ale decyzję podejmujesz ty, bo to jest twojego autorstwa, jakby jesteś autorem tego przedsięwzięcia. Okazuje się, tak, że autentyczna relacja pod tytułem umiejętność dobrej komunikacji, mówienia co myślę, robienia burzy mózgu i potem na przykład jakiegoś godzenia się z decyzją, którą podjął ktoś, kto jest na przykład autorem. To jest dla mnie kolejna piękna i fascynująca często przygoda, na którą niektórzy, mówisz, prezes i niektórzy prezesi się decydują. To jest przygoda, którą ja nazywam autentycznym przywództwem. I pamiętam naszą pracę w jednej z takich organizacji, która wiązała się też, no i znowu wiązała się najpierw z jakąś głęboką i procesową pracą właśnie prezesa tej firmy, potem jakąś naszą też pracą z jego firmą. Pamiętam spotkanie chyba po roku już od tych naszych prac, kiedy z nim rozmawiałem i on pięknie opowiadał o tym, co było mu potrzebne do tego, żeby zaufać sobie samemu i w momencie, kiedy to zaufanie dla siebie zdobył i się tak zintegrował wewnętrznie, to mógł przyjść do swoich dyrektorów na zebranie i powiedzieć: słuchajcie, mam obawę, boję się czegoś i chcę to z wami przegadać, bo potrzebuję waszego wsparcia, potrzebuję, żebyśmy razem się z tym zmierzyli. Wiem, dokąd idziemy, ale to nie jest tak, że mam tylko i wyłącznie pewność w sobie i jakąś brawurę. Myślę, że to jest taki kawałek autentycznego przywództwa, który może być też trudny do zaakceptowania dla współpracowników, ale taki lider, jak dla mnie, pracuje nad swoim autorytetem i to już będzie wtedy ten autorytet, który jest autorytetem racjonalnym, jak to za Frommem często w tropie mówimy, i buduje na pewno zupełnie inną relację ze współpracownikami, w której jest też miejsce na znowu rozmowę o emocjach i myślę, że potem osiąganie zupełnie innych efektów, kiedy to się zintegruje na takim poziomie. Paradoks jest taki, że w momencie, w którym człowiek mocno zakorzeniony w sobie, ufający sobie, mówi: pogubiłem się, albo mówi: zaniepokojony jestem, to zupełnie inaczej brzmi niż ktoś, kto mówi to rozpaczliwie. Z kogo to wylatuje, kto po prostu pokazuje taką swoją bezradność i budzi, jeżeli jest przewodnikiem w górskim, tak? Albo jeżeli jest menadżerem, no to jest przerażenie budzi, tak? Że mój menadżer nie wie, co się dzieje. Menadżer, który na przykład mówi: nie wiem, co się dzieje i musimy popracować, musimy się nauczyć, musimy zanalizować, musimy zobaczyć, musimy poczekać na wydarzenia. Odnoszę się tu do tego, że jesteśmy w czasach turbulencji, nieprawdopodobnych zmian, pandemia, po prostu gospodarka szaleje, nic nie wiadomo, co się będzie działo. I teraz moim zdaniem skuteczność osiągają menadżerowie, którzy są gotowi. Którzy są gotowi na stawianie czoła codziennie nowym faktom. I ludzie wiedzą, jakby przygotowują do tego mądrość grupy, bo to nie jest tylko, że ten lider to widzi, ale jego pracownicy, wszyscy. Jeden siedzi na produkcji, drugi
z jakimiś, ma do czynienia z jakimiś klientami, ze zjawiskami cywilizacyjnymi, oni wszyscy to przetrawiają i w pewnym momencie z ich zbiorowej mądrości wynika na przykład decyzja, znowuż niepewna, ale która ma większe szanse na realizację. A że jest niepokój, to jest naturalne, no bo nawet najmądrzejsza dzisiaj podjęta decyzja jutro może się okazać nietrafna w związku z niestabilną sytuacją i z tym, że się wszystko wokół zmienia. No a do tego jeszcze nasze ulubione hasło, bo myślę, że współpracownicy takiej organizacji, osoby, które są w zespole, nadal są samodzielne, ale już nie czują się samotne w tym, co ich otacza, bo też myślę, że to jest ogromny wpływ na taką poczucie wspólnotowości i znowu czegoś, co często określamy jako wspólnoty celu. Nie wyobrażam sobie budowania wspólnoty wokół jakiegoś celu, kiedy osoby, które ten cel realizują, wszystkie chodzą w jakichś swoich maskach pewności, brawury, nieprzejmowania się, kiedy rzeczywiście ta sytuacja wokół szaleje na poziomie lęku, niepewności, martwienia się o jutro. Ale też szans, prawda? Bo niestabilność sytuacji oznacza, że się pojawiają niesamowite możliwości i szanse nowe. Myśmy na przykład w Tropie w pewnym momencie zostali postawieni przed sytuacją, że wszystkie nasze kursy powinniśmy zawiesić, bo były stacjonarne, nastąpiła pandemia i po momencie takiego skurczu i po bankrutacja, tak? No po prostu to wszystko się rozwala. No nagle żeśmy weszli w internet i odnaleźliśmy w online, jak głęboko można pracować, jak skutecznie można przeprowadzać zajęcia, na których ludzie tworzą głębokie pole znaczeń, wymieniają się emocjami, spotykają się interpersonalnie, dokonują pracy nad sobą, budują relacje. Dla mnie przedtem, bo to niewyobrażalne. Wydawało mi się, że internet może tylko tak troszkę to podtrzymać. A teraz mam wrażenie, że jest równoprawnym. Tęsknię do spotkań i oczywiście staram się spotykać bezpośrednio, bo to daje inne efekty, ale inne, a nie gorsze. Dziękuję Ci, Przemeczku, za rozmowę. Rozmawiałem z Przemkiem Dziewitkiem, trenerem grupy TROP. Ja się nazywam Jacek Jakubowski i zapraszam do nas na wszystkie nasze możliwe przedsięwzięcia. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.